Dzień dobry, nazywam się Monika Richardson. Moim gościem jest dzisiaj Darek Pichalski, przedsiębiorca, youtuber, autor szkoleń, e-akademia online. Czy tak, Darku? Zgadza się, Monika. No to o YouTubie troszkę porozmawiamy, ale także o twoim życiu i o tym, jak to się stało, że jesteście nierozerwalnie połączeni od jakiegoś czasu. Tak, z żoną. I z YouTubem. I z żoną, i z YouTubem. To jest The Richardson Talk. The Richardson Talk. The Richardson Talk. Zaprasza Monika Richardson. Ty jesteś, Darku, chłopak z Mazur. Chłop z Mazur. I z żoną poznałeś się na studiach, czy tak? Na studiach w Olsztynie, czyli na Warmii. Na Warmii, zresztą tak. Świetny tam uniwersytet macie. Studiowałeś nie bynajmniej programistykę, ani IT. Ani nie marketing, historię. Czyli historię. Dokładnie. I żona też? Nie, żona jest magistrem inżynierem, technologiem żywności. Mm-hmm. No i po studiach, jak każdy młody człowiek, zaczęliście się rozglądać za pracą w tym Olsztynie. Tak. W Olsztynie, w Warszawie, no to był 2008 rok, duży kryzys wtedy wybuchł, więc z pracą jakąkolwiek było naprawdę ciężko. W końcu znalazłeś tę robotę, ale zupełnie gdzie indziej, w innej części Polski, prawda? Tak, w mieście rodzinnym mojej żony. Ona znalazła po prostu pierwszą pracę w swoim mieście, no i ja musiałem, że tak powiem, się dostosować. I przenieść na Podlasie w związku z tym. Tak, to jest pogranicze Mazowsza z Podlasiem, Sokołów Podlaskich. No ale nie byłeś ty zachwycony tą pracą? No nie, nie byłem. Przez 6 lat pracowałem tam i bardzo nie byłem zachwycony. Była to po prostu praca na kasie w sklepie budowlanym przez 10 godzin dziennie plus co druga sobota, więc tych godzin było ponad 200 w miesiącu i gasłem, że tak powiem, z każdym miesiącem. Miałem pretensje, że tak powiem, do siebie, o to, do jakiego stanu się doprowadziłem zawodowo. No, to rzutowało też na relacje z bliskimi, właśnie z żoną. Notoryczny stres. Myślę, że też rodzaj depresji, tak, i doszedłem do takiego momentu, gdzie, jak to się mówi, nosił dzban wodę, póki się ucho nie urwało. Dokładnie. Mhm. Myślę, że to była w oczywisty sposób praca poniżej twoich kwalifikacji, więc też czułeś gdzieś podświadomie, że to nie może trwać na zawsze, prawda? Ale dlaczego tak długo siedziałeś w tej robocie? To mała miejscowość, tak jak mówię, no, wyszedłem na rynek pracy 2008-2009, gdzie ciężko było o jakąkolwiek pracę. Mhm. Później na przestrzeni tych lat już coś się zmieniało, ale też nie było czasu tej pracy szukać, tak? Mhm. Poza tym miałem taką świadomość, że to jest małe miasto, mogę zmienić pracę, ale to też za dużo się, że tak powiem, finansowo nie zmieni. Mogłeś na przykład pójść do szkoły, uczyć historii, prawda? To już mogłem. By było zgodne z twoim wykształceniem, ale myślę, że wyobrażałeś sobie, że rzeczywiście różnicy nie będzie zbyt dużej w przychodach. I było to nawet moim marzeniem, tylko był problem taki, że nie potrzebowali w całym powiecie historyka. Żona wysłała do każdej szkoły w powiecie mój list motywacyjny i niestety no, nie udało się. No niemniej żona cię bardzo wspierała. Tak. To, że postanowiłeś tworzyć strony internetowe, to też nie był przypadek. Ty miałeś takie szkolenie, prawda? Czyli tam wiedziałeś, jak to się robi. Dokładnie. Zanim znalazłem pracę, aby mieć w ogóle na bilet na PKS do narzeczonej, to poszedłem na takie szkolenie z Urzędu Pracy, za które dostawałem wynagrodzenie. 3-miesięczne szkolenie właśnie tworzenia stron internetowych. Później znalazłem pracę gdzieś tam. W międzyczasie właśnie robiłem jakieś zlecenia, a to po znajomych, a to po rodzinie. I gdy chciałem właśnie zmienić już tą swoją, że tak powiem, sytuację zawodową, no to postawiłem właśnie na ten kierunek, tak? Dzisiaj masz całkiem dobrze funkcjonującą firmę, e-akademię online, wraz z żoną ją prowadzisz i nie jest to tylko firma oferująca tworzenie stron internetowych, ale także liczne szkolenia i używasz do tego zarówno YouTube'a, jak i social mediów, w ogóle mediów społecznościowych. Mhm. Jak to się stało? Powiedz, jak się dochodzi do takiego no, sporego już sukcesu? No tak, założyłem firmę zajmującą się tworzeniem stron internetowych i chciałem się czymś wyróżnić na rynku. Większość firm zakłada fanpage na Facebooku, Instagramie, a w mojej niszy w tworzeniu stron internetowych zauważyłem, że nie ma kanału na YouTubie. Też właśnie twórca jeden, którego obserwowałem, namawiał, że tak powiem, właśnie, aby pójść w tę stronę. I zobaczyłem, że na rynku anglojęzycznym tego typu kanały, tutoriale, poradniki, które dają wartość, które pomagają osobie samodzielnie stworzyć stronę internetową, tam, że tak powiem, dobrze sobie radzą, a w Polsce tego nie ma. Więc założyłem ten kanał, no i poszło, że tak powiem, tak? Poszło też nie od razu. Nagrywałem przez prawie rok filmy i dopiero po około 40 filmie zadzwonił pierwszy klient, tak?
Jak to się stało, że się nie zniechęciłeś? Taki sobie zrobiłem roczny challenge, że nagram jeden film tygodniowo przez 52 tygodnie w ciągu roku i zobaczę wtedy, co się stanie, tak? Czy ty wtedy już rzuciłeś te roboty na kasie, czy jeszcze cały czas równolegle pracowałeś? Tak. Nie. Czyli żyłeś z oszczędności de facto. Zrobiłem sobie poduszkę finansową na 3 miesiące, no i tworzyłem te strony internetowe i w międzyczasie o ten swój marketing dbałem, czyli właśnie zacząłem tworzyć filmy na YouTubie, tak? No i na inne social media, bo tworzę content na YouTube, a później jak mam już ten content na YouTube, to go dystrybuję dalej, tak? Na Facebook, czy na rolki na TikToka, tak? Teraz można... Więc raz nagrany content staram się wykorzystywać maksymalnie. Konsekwencja, prawda? Przede wszystkim konsekwencja. Ten moment, kiedy ten biznes coś jakby rusza, ale nie do końca, to jest pewnie ten moment, kiedy większość ludzi rezygnuje. Myśli sobie, nie mam czasu, nie mam już cierpliwości. Tak, w każdym biznesie najsłabszym ogniwem jest niestety człowiek. Próg wejścia na YouTube czy na inne social media jest bardzo niski. Możemy w ciągu kilku minut wyklikać profil, nagrać film, wrzucić, ale uwarunkowani ewolucyjnie jesteśmy do tego, że nie widząc gratyfikacji, niestety wymiękamy, porzucamy coś, tak? I tak właśnie upadają kanały. W mojej niszy były kanały, ale tam był 1, 2, 3, 10 filmów i później... Koniec. Ktoś się zniechęcił, znudził, nie miał dokładnie czasu. Dokładnie. A ja postanowiłem właśnie zrobić ten challenge, nagram 50, to już jest taka próbka, że tak powiem, kontentu, gdzie można ocenić, czy to działa, czy nie działa, tak? Ale nie chciałeś, żeby ten kanał YouTube był tylko taką platformą dla kontaktu z klientem, żeby coraz więcej naganiał tobie klientów na te strony internetowe? To jakby to była część pewnie twojego planu, ale nie cały plan. On powstał po to właśnie, aby sprowadzać mi klientów. I to było takie wielkie wow, że klienci sami do mnie dzwonią. Też ja nie muszę ich wtedy przekonywać, bo oni mnie znają. Daje dużo wartości, oni już mnie poznali jako człowieka, jako osobę, która się tym zajmuje. Natomiast po czasie już zaczęło mi to uwierać, no bo zamieniamy czas na pieniądze, tak to jest w usługach, po prostu doba ma 24 godziny i jest sufitem, tak? A dla mnie wartością, dla mojej żony jest czas wspólnie spędzany, więc chcieliśmy znaleźć takie źródła dochodu dodatkowe, które pozwolą nam skalować nasz biznes, dywersyfikować właśnie te dochody. Sam YouTube oczywiście też zaczął dawać nam pewne dochody, no bo przekraczając 1000 subskrypcji i 4000 obejrzanych godzin, wchodzimy w monetyzację YouTube'a, gdzie YouTube nam płaci po prostu za reklamy. Z czasem też oczywiście znaleźli się partnerzy kanału, sponsorzy, tak, którzy regularnie co miesiąc za lokowanie swoich produktów w formie nawet banera płacili nam pieniądze. No i takim prawdziwym game changerem to było wydanie kursów online. Pierwszego kursu właśnie tworzenia stron internetowych, gdzie wpadłem na taki pomysł, że jeśli sam nie mogę obsłużyć tych wszystkich klientów, którzy dzwonią do mnie, to zróbmy kurs, który da ci coś takiego jak pasywny dochód, prawda? Tak. Czyli on się będzie sprzedawał, ten kurs, a ty będziesz robił co innego w tym czasie. Dokładnie. No dobrze, drogo sprzedajesz te kursy? Średnia cena kursu to jest 447 zł na dzień dzisiejszy, a zaczęło się od 150. A nie boisz się, że jak człowiek obejrzy sobie ten kurs, to się naprawdę dowie, jak robić tę stronę internetową i nigdy się z tobą nie skontaktuje? Już na tym nie zależy, bo wydaję właśnie kursy po to, żeby ci ludzie sami mogli... Czyli twoja intencja jest szczera. Naprawdę chcesz nauczyć tworzenia strony internetowej. Dokładnie. Nie chciałem właśnie pracować dalej w usługach, żeby nie zamieniać tego czasu na pieniądze, żeby każdy mógł samodzielnie sobie zrobić stronę, bez już mojego, że tak powiem, fizycznego udziału, więc... I to działa, ale to nie jest jedyny kurs, który oferujesz. Dokładnie. Na dzień dzisiejszy wydaliśmy z żoną 7 kursów. Pierwszy to właśnie był kurs tworzenia stron internetowych i ostatni, który jest bestsellerem, jest to kurs AI dla biznesu, gdzie właśnie pokazuje, jak dzięki sztucznej inteligencji możemy zautomatyzować monotonne i żmudne zadania dzięki właśnie wsparciu AI. Czy to przy tworzeniu kontentu, czy nawet takich prozaicznych czynności, jak na przykład wsparcie przy odpisywaniu na maile, bo to jest mnóstwo czasu się na to przepala. Zwłaszcza w mojej niszy, w niszy, z której ja się wywodzę, czyli freelancerzy, solo przedsiębiorcy, gdzie tych zapytań na maile jest bardzo dużo i na tym się po prostu przepala mnóstwo godzin, które możemy przeznaczyć na strategiczne działania, tak, w firmach. Tak, a przypomnijmy, że sztuczna inteligencja polega między innymi na tym, że bardzo szybko analizuje ogromną liczbę danych, która to analiza człowiekowi zajęłaby pewnie wiele, wiele godzin. Dokładnie. Ja sam kiedyś spędzałem mnóstwo czasu na przykład planując content na moje social media, a dzisiaj
jednym dobrym promptem, czyli takim poleceniem, które wpisujemy w model językowy, na przykład ChatGPT, mam gotową strategię na najbliższy rok, film po filmie, z konkretnym tytułem. Mało tego, mając taki tytuł, mogę iść dalej w tym dialogu ze sztuczną inteligencją, która mi napisze konkretny skrypt, który mogę, że tak powiem, opracować już, tak? Dodać od siebie ten swój czynnik ludzki i to jest właśnie oszczędność czasu. A tak jak mówię, czas, żyjemy tak naprawdę tutaj tylko chwilę i jesteśmy, jak to się mówi brzydko, pierdnięciem w historii świata, więc warto wykorzystać ten czas dobrze. A ile ty teraz, Darek, pracujesz godzin dziennie? Tak uczciwie powiem. Uczciwie? Maksymalnie 6. Ja już też mam swoje lata, mam 40 lat i jeśli zaczynam pracę rano, godzina 6-7, to ja już jestem o 13, no, zelówka. Jestem już wypluty, nie jestem w stanie. Organizm po prostu się domaga przerwy, już jest dość, tak? Wtedy muszę iść właśnie poćwiczyć, zresetować głowę, takie moje katarzis. Od tego też się zaczęło, tak? Można powiedzieć, taki przełom w życiu, efekt motyla, jeśli możemy jeszcze chwilę, to myślę, że często jest tak, że ja doszedłem do takiego miejsca w swoim życiu, gdzie tak jakby desperacko szukałem takiego impulsu, co tu zrobić. Było tyle rzeczy do poprawy, od zdrowia, po relacje, po te sprawy zawodowe, że człowiek jest tym przytłoczony. I jeśli jesteście w takiej sytuacji, drodzy widzowie, to warto znaleźć sobie przynajmniej jedną rzecz, którą poprawicie i nastąpi ten efekt motyla, czyli ten trzepocik skrzydełek motyla będzie się rozlewał na inne wasze dziedziny, że tak powiem, życia. I u mnie tak właśnie było ze sportem, tak? Zacząłem ćwiczyć kalistenikę, czyli treningi z wykorzystaniem masy własnej ciała. Zacząłem lepiej się czuć. Jak ćwiczyłem, to szkoda mi było tych efektów, więc odstawiłem alkohol, gdzieś tam jak sporadycznie popalałem papierosy, to też odstawiłem. Wiadomo, lepsze żywienie, lepsze spanie, jak się ma, lepiej się człowiek odżywia, lepiej śpi, to ma lepsze pomysły, więcej energii, więc zaczęło to wszystko się przekładać. Lepsze pomysły, no to lepsze pomysły, to lepiej działający biznes, tak? Więc warto skupić się na jednej rzeczy, którą poprawić i to w sposób, można powiedzieć, prawie magiczny rozleje się na inne rzeczy. Dzisiaj pracujesz, prowadzisz e-akademię z żoną. Tak, z małżonką. Czyli żona rzuciła swoją robotę i dołączyła do ciebie na full time, że tak powiem. Dokładnie, na full time. Nie jako macie... żona i jako wspólnik. I żona i wspólnik. Nie macie czasami dosyć bycia razem non stop? O dziwo nie. Jak zaczynaliśmy, to mieliśmy takie obawy, że sobie wydłubiemy oczy po jakimś czasie. Spędzamy z sobą bardzo dużo czasu. W sumie w ciągu doby 2-3 godziny może jesteśmy oddzielnie. Właśnie jak ja jadę na trening, żona jedzie po dzieci, czy ja jadę do sklepu, to tego się uzbiera naprawdę na palcach jednej ręki. Godzin bez siebie, tak? I na wakacje też jeździcie razem. Oczywiście. I tak, dokładnie. I też właśnie mieliśmy takie obawy, ale podzieliliśmy się obowiązkami. Ja jestem osobą, powiedzmy, kreatywną, roztrzepaną, a żona to jest poukładany taki rzemieślnik, która ogarnia mi papiery, tak? ZUS-y, faktury, całą tą papierologię, do której ja nie mam ani sił, ani nerwów. Po prostu to nie dla mnie, tak? Więc ja zajmuję się tą taką sceniczną, że tak powiem, częścią tej naszej działalności, a tutaj te zaplecze też bardzo ważne. Kręgosłup to... tak, firmy. Dokładnie. Ogarnia żona. I dlatego jej tutaj dzisiaj nie ma, bo rozumiem, że od show jesteś ty. Dokładnie. I to ty tworzysz te szkolenia na YouTubie i ty jesteś twarzą również waszej tak, firmy. Tak, ale ktoś te szkolenia też musi obrobić, zmontować i wrzucić, tak? Więc tutaj właśnie no, ten background jest bardzo ważny. No to jak żona ma na imię? Iwonka. Iwona. Droga Iwono, bardzo dziękujemy tobie, że wspierasz swojego męża w e-akademii online i my wiemy, że robisz bardzo, bardzo ważną robotę, bez której tej firmy by nie było. To tyle do Iwony, a dla ciebie życzenia, czego tobie życzyć na najbliższe 5 lat? Na najbliższe 5 lat? Zdrowia, bo jak będzie zdrowie, to zresztą sobie poradzę. No to jeżeli ktoś z Państwa chciałby stronę internetową, albo sam ją zrobić, albo zwrócić się do obecnego tutaj Darka Pichalskiego, prosimy o kontakt eakademia.online. Tak. Eakademia.online. Bardzo Ci dziękuję, że również dziękuję, Moniko. Do Richardson Talk, a ja nazywam się Monika Richards. The Richardson Talk. The Richardson Talk. Zaprasza Monika Richardson. Monika.